Nasze sprawy. Mówimy o tym, co dzieje się w naszej gminie i regionie. Moim gościem jest pan Sebastian Ławniczak, radny gminy Krzemów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Jest pan najmłodszym radnym w Wielkopolsce, to sprawdzone informacje? Po wyborach samorządowych, w których właśnie osiągnąłem wyniki, dostałem się do Rady Gminy Krzymów. Udałem się do Państwowej Komisji Wyborczej oddziału tutaj w Koninie właśnie z prośbą o pozyskanie takiej informacji, czy jestem najmłodszym radnym w Polsce. Uzyskałem taką informację, że na terenie działania delegatury tutaj Konińskiej Komisji Wyborczej na pewno jestem najmłodszy, czyli to jest to dawne województwo konińskie. Wiem, że też Radio Merkury, bo znajomi też mówili, że podało Radio Merkury informację, że w Wielkopolsce jestem najmłodszy. Dzwoniąc do Państwowej Komisji Wyborczej do Warszawy, nie uzyskałem skonkretyzowanej informacji, ponieważ dowiedziałem się, że część głosów była zliczana informatycznie, a część ręcznie. Także no tam troszeczkę no, nie mogą tego ustalić, także no, ale pani powiedziała, że jest duże prawdopodobieństwo, bo nie słyszała, żeby gdzieś był młodszy radny. Proszę powiedzieć, od kiedy interesuje się pan polityką, co sprawiło, że zaczął się pan nią interesować? Znaczy generalnie tak społecznie zacząłem się udzielać od 15 roku życia, gdzieś tak się to zaczęło przejawiać. Działałem też również w Młodzieżowej Radzie Miasta Konina, prowadziłem młodzieżówkę, ruch młodych. Generalnie, no mówię, tak jak powiedziałem, od 15 roku życia gdzieś w tej przestrzeni społecznej się pojawiałem. A ile pan ma lat? W tej chwili mam, w tym roku mam 20 lat. W lipcu generalnie ukończę 11 lipca 20 lat. Czyli zaczynał pan od 15 roku życia i jak przebiega ta pana przygoda z polityką? Znaczy tak, najpierw od 15 roku życia działałem w samorządach szkolnych. Później, kiedy miałem 16 lat, poprzez konkurs taki sprawa, poprzez udzielanie wywiadu, razem przeprowadzanie wywiadu z posłem, zainteresowałem się tak właśnie bardziej, dostałem taką propozycję, żeby założyć młodzieżówkę Ruch Młodych. Ja oczywiście się zgodziłem, po przemyśleniu tej propozycji się zgodziłem i zacząłem tworzyć grupę młodych ludzi, która udzielała się na naszym takim, można powiedzieć, rynku konińskim i działaliśmy na rzecz tego Konina. No był pan związany z partią Janusza Palikota. Tak, zgadza się, ale od wakacji od lipca 2014 roku postanowiłem zmienić barwy partyjne. Przyszedłem do Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie otrzymałem również rekomendację właśnie od pana prezesa, a obecnie pana starosty Stanisława Bielika. I wystartowałem z list Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach samorządowych. A co sprawiło, że zmienił pan kolor pomarańczowy na zielony? Znaczy, powiem panu, generalnie doszedłem do wniosku i też uważam, że wiek też i to całe doświadczenie nauczyło mnie, że w polityce nie ma co też bić piany. Uważam, że trzeba usiąść razem wspólnie do stołu i szukać kompromisu. Generalnie też mnie bardzo odpychał wulgarny język tej partii, Janusza Palikota. Dlatego postanowiłem przejść do partii, która jest bardzo spokojna i która dąży do kompromisu na rzecz tej społeczności. Co zamierza pan, z jakimi zadaniami, celami szedł pan do wyborów samorządowych w takim roku? Do wyborów samorządowych szedłem z programem, z ulotkami. Odbywałem bardzo wiele spotkań z mieszkańcami przed wyborami. Indywidualnie od domu do domu wchodziłem. W programie przedstawiałem budowę chodników, budowy dróg, ścieżki rowerowe, pozyskiwanie inwestorów, zagospodarowania tak naprawdę wolnego też czasu mieszkańcom. Dla mnie teraz priorytetem jest przebudowa drogi, tutaj od drogi krajowej 92 w stronę Krzymowa w Paprotni, pozyskanie środków ze starostwa konińskiego na ten cel. Wiadomo, że gmina też będzie musiała dołożyć do tego, ale to, w związku z tym, że to jest droga powiatowa, powiat na pewno, jeżeli się uda, jakąś kwotę też przeznaczy. Również, co też obiecałem i też zbierałem podpisy jeszcze przed wyborami, na pewno będę chciał jeszcze progi zwalniające w miejscowości Nowaprockie Holendry. Ma pan świadomość tego, że jedna osoba w Radzie nie jest w stanie niczego zrobić. Tutaj potrzebna jest umiejętność
negocjacji, czasami kompromisów. Jak pan widzi się w tej roli? Znaczy, ja powiem tak, generalnie w Radzie jestem bardzo ciepło przyjęty, również się odnalazłem. Jestem, po prostu potrafię się dogadać z radnymi, mam dobry kontakt i też wiadomo, że trzeba szukać kompromisu. I tak jak pan redaktor słusznie podkreślił, że trzeba szukać większości. Ja jestem w tej większości i myślę, że jestem w stanie dużo załatwić dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.